Wielkiego dramatu w strefie euro nie ma, przynajmniej na razie. Po wygranej wyborów w Grecji przez lewicową, skrajnie lewicową partię czy też koalicję Syriza, wydawało się, że cała strefa euro będzie w dosyć trudnej sytuacji. Po pierwsze, euro, samo euro jako waluta miała spaść na łeb na szyję. Do tego nie doszło. Owszem, europejska waluta się lekko osłabiła, ale tylko na chwilę. Po drugie, miało dojść do klapy na europejskich giełdach. A tymczasem nawet w Grecji sytuacja nie wygląda tak źle. Owszem, spadki są, ale są one naprawdę niewielkie.